na Europejskich Słonecznych Dniach. Jest to druga edycja w Polsce, zupełnie nowy projekt promujący odnawialne źródła energii. Tegoroczna edycja po raz pierwszy organizowana w Wrocławiu, Wyższa Szkoła Humanistyczna Ekonomiczna i nasz partner Centrum Doskonalenia i Edukacji. Jesteśmy lokalnymi partnerami tej akcji. Delegowani właśnie przez Instytut Energii Odnawialnej z Warszawy, który jest koordynatorem w Polsce tego projektu. Szanowni Państwo, ta edycja Europejskich Słonecznych Dni to również poniekąd jest taki wstęp, zasmakowanie w projekcie, który rozpocznie się 1 czerwca, a mianowicie trzecia edycja Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości. Są już w drodze programy, zaproszenia i plakaty do wszystkich szkół. Chciałbym się zastanowić, co się zdarzyło w przyszłości odnawialnej zielonej. Wielu z nas spotyka się, że w zasadzie nasze życie bez energii elektrycznej, bez energii cieplnej nie miałoby najmniejszego sensu. Coraz bardziej osoby, które zdają sobie sprawę z problemem w ogóle zużycia energii, jak zapobiec i przeciwdziałać wcześniej temu, co jest. Może, żeby tutaj nie wyciągać, to trzeba nie spędzić tą. Pozwolę sobie przejść krótko do. Jak dłużej się trzyma, to palec się grzeje.